Dzień dobry, mam na imię Lucja. Zabieram Państwa na wycieczkę. Zobaczymy, co kryje się w forcie 41A Mydlniki. Zwiedzanie fortu Mydlniki to nie jest taka prosta sprawa, bo najpierw trzeba ten fort po prostu znaleźć. Tak na dobrą sprawę, przechodząc obok, można tego fortu nie zauważyć. Spróbujmy zajrzeć za tę górkę. Co tam jest? O, proszę, ruiny fortu. I to nie byle jakiego. To fort pomocniczy piechoty 41A Mydlniki. Bardzo nowoczesny w swoim czasie austriacki fort pancerny. Był najpierw ziemny, potem ceglano-betonowy. Zbudowano ten fort w trzeciej fazie budowy twierdzy Kraków jako element tzw. czwartego sektora obrony. Znajdujemy się we wnętrzu fortu. Za mną znajduje się poterna, czyli taki podziemny korytarz wiodący do schronu głównego. My jesteśmy w części koszarowej. Po mojej prawej i lewej stronie znajdują się skrzydła koszar. Ja idę teraz przez południowe skrzydło dawnych koszar. Po mojej prawej stronie widać okna, które są dzisiaj puste. Natomiast dawniej znajdowały się w nich pancerne okiennice. Przejdę teraz do tak zwanej kaponiery, która została dobudowana do koszar dopiero w 1910 roku. A co z żołnierzami? Podczas I wojny światowej fort nie wziął udziału w działaniach wojennych, chociaż był na nie przygotowany. W 1939 roku również obsadzony był żołnierzami. Przypuszcza się, że z tego roku właśnie pochodzą przekopy przez koronę wału piechoty, widoczną na zewnątrz fortu. Te przekopy miały pozwolić na usytuowanie tam stanowisk karabinów maszynowych. Do czego przydał się fort po wojnie? Od lat 60. do 80. znajdowały się tutaj magazyny krakowskich zakładów przemysłu gumowego Stomil. Od tamtych lat fort nie był użytkowany i stopniowo ulegał degradacji. W latach 90. na terenie fortu był mały pożar, a po roku 2000 fort został okradziony niemal ze wszystkich elementów pancernych. Na chwilę obecną fort można określić mianem malowniczej ruiny. Na pewno warto się tutaj pojawić.